No i dzień dobry bardzo. Mamy dzisiaj poniedziałek, 8 października 2018 roku i jest to pierwszy dzień roboczy, a trzeci dzień kalendarzowy kursowania linii 131 po zmienionej w centralnej części trasie. W związku z czym dzisiaj ten przejazd będziemy nagrywać. Linia 131 do tej pory, kursując Olszynki do Matemblewa i odwrotnie, jechała przez odcinek od Bramy Oliwskiej 3 Maja, Dąbrowskiego, do Góry Powstańców Warszawskich, Zakole Powstańców Warszawskich z tak zwaną Pętlą Czajkowskiego, Pętlą Suchanino, Przystanek Suchanino, kiedyś nazywany Czajkowskiego. Teraz to się troszkę zmieniło. Jedziemy przez UCK, przez okolice Akademii Medycznej, przez właściwie większość dzielnicy Aniołki przejeżdżamy, zwiedzając. Chociaż powstał tylko jeden nowy przystanek, co troszkę tutaj no może być jakimś takim małym, brakuje mi słowa po polsku, taki disappointment, zawiedziony może być człowiek. Dobra, mamy pasażerkę, pogadamy później. Dzień dobry. Na tym polega zmiana trasy, że przez Suchanino jedziemy inaczej. Nie jedziemy Powstańców Warszawskich w dół do Dąbrowskiego i 3 Maja, tylko jedziemy przez Akademię Medyczną od Cygańskiej Góry. Okej, ale to tamten to wszystko normalnie, tak? Do Suchanina tak, tylko Suchanino nie jedziemy przez Zakole, tak? Tylko jedziemy prosto przez Wagnera, Beethovena ulicą. Co do samych czasów przejazdu, miałem okazję dopiero zrobić półkółka, czyli kursowałem od Olszynki do Matemblewa. A tutaj zaskoczenie i z drugiej strony brak zaskoczenia. Na odcinku od dworca głównego do Akademii Medycznej, czyli przez Aniołki, jedziemy na opóźnieniu. Trzeba ostro grzać, czas jest słabo tutaj dobrany, szczególnie, że rano nie było żadnego ruchu. A wystarczy, że światła nas przytrzymały przy skrzyżowaniu z ulicy Elizy Orzeszkowej. A znowu okolica Akademii, już jazda ulicą Smolkowskiego, tam wiadomo, tak jak na 115 i 283, tam w ogóle nie wiadomo, co z czasem robić, więc tak jak dojechaliśmy do Akademii na minus 3, bodajże minus 4, to się nam wyrównało do Jarowej. Dzień dobry, 380. Następny przystanek. Powrotowa na ten blisko.
Do dworca, tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jest. Dzień dobry. Przy Pomorskiej Szkole też pan staje? Też jest, tak. Tamten kurwa w ogóle pojechał drogę chyba. W ogóle nie przyjechał. Ale ja nie miałem żadnego. A powinien być? Pan jedzie na Cygańską Górę? Przez Cygańską Górę i w dół do Akademii. Ma być 7-6 na Wagnera, kurwa. I wyjechał z powstańców. To jakby nigdzie nie... Ominął. Thank you.
no ciekawe, gdzieś tam jest szkoła. Nie wiem, czy to jest szkoła i czy jest. Thank you.
Nie, już nie jeździ przez Fosze. Tak jest. Do widzenia. Proszę. Złote 90. Następny przystanek Smoluchowskiego.
Olchowskiego. Thank you.
Powoli zamiarłeś opóźnienia.904, coś ci się chyba wyświetlacz zwiesił.
Thank you.
Ten, proszę ciebie, na którego czekałem, no to walnął babola i z otwartej skręcił po staremu, kurwa, powstańców i oni ją Wagnera. Ja stoję na Wagnera, patrzę, a on wyjeżdża na dole. Ale powiem ci, że to mnie akurat dziwi, czemu oni tam to obcięli. Bo tak jak okej, no tam wszędzie... Nie wiem, bo mógł jeździć tamtędy, co jeździł, dołem, no. Tam wiesz, ani nie stałeś w korku, nigdzie to nie było. Nic tam, że tam, coś polepszyli. Tak. Tam ludzie jeździli. Ty jeżdżałeś, łapałeś Cegańską górę, no. Tak to już będę w domu. 654 do dołu. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobra, na razie. No, dobrej zawały po południu.